Dzień dobry. Przed paroma miesiącami nastąpił zmasowany, ogromny atak, przede wszystkim mediów publicznych, na mnie. Wielu z Państwa zadawało pytanie, dlaczego media publiczne tak wiele czasu i uwagi poświęciły mi oraz programowi Polska 3.0 i wszystkim naszym działaniom. Dlaczego pojawiło się tak wiele kłamstw? Na starcie pragnę Państwu podkreślić, że nie jestem związana z żadną partią polityczną. Wypowiadam się dzisiaj jako osoba, którą dotknął cały mechanizm aparatu państwa i manipulacji medialnych, manipulacji za pieniądze podatników, za pieniądze publiczne. W Polsce ludzi się tworzy i ludzi się niszczy, ale ci, którzy atakują kłamstwami, popełniają przestępstwo. I wiele osób, wielu pseudodziennikarzy, bo dziennikarzami nazwać ich nie mogę, zaatakowało mnie takimi właśnie kłamstwami. Jak zapewne Państwo wiedzą, przez wiele lat prowadzę program Polska 3.0, jestem jego koordynatorem. Program, który powstał oddolnie, który nigdy nie finansował się z żadnych pieniędzy krajowych ani międzynarodowych, tak jak moja działalność, ponieważ jestem zupełnie niezależna, jestem przedsiębiorcą, ale także międzynarodowym ambasadorem pokoju i prowadzę działania humanitarne, działania społeczne. Nasz program znany jest na arenie międzynarodowej. To program, który jest kontynuacją zamierzeń Centralnego Okręgu Przemysłowego i planów Eugeniusza Kwiatkowskiego. Żegluga śródlądowa, współpraca polskich przedsiębiorstw, centra logistyczne w Polsce, współpraca międzynarodowa. Na bazie naszego programu, wypracowanych przez nas rozwiązań, tymi rozwiązaniami posiłkował się polski rząd, a na bazie tych rozwiązań powstała nowa inicjatywa Trójmorza. Zresztą, jak pewnie Państwo pamiętają, przed 2 laty prezentowałam program Polska 3.0 na oficjalnym szczycie Trójmorza. Również w zeszłym roku brałam udział w tym spotkaniu, zabierałam oficjalnie głos. Ale te działania, które były bardzo dobrze znane na arenie międzynarodowej i są dobrze znane, działają niejako na niekorzyść polskiego rządu, ponieważ prezentują bardzo dużo szeregu różnych zaniedbań czy niegospodarności w zakresie realizacji projektów. I tutaj można powiedzieć zarówno o żegludze śródlądowej, ponieważ chociażby do naszego programu należy zwymiarowanie Odry. Pokazaliśmy, jak wiele można zrobić, trzeba zrobić po to, żeby rozwijał się polski przemysł, żebyśmy mieli czystą wodę i powietrze, ale także pokazaliśmy bardzo niefortunne projekty, które uderzałyby w polską gospodarkę, jak chociażby projekt fregat Adelaide. Pokazaliśmy, że zakup przestarzałych fregat, które nie mogą być serwisowane w polskich stoczniach, to gwóźdź do trumny dla polskich stoczni. Tak było. I wiele innych projektów, którymi się zajmowaliśmy, które wspieraliśmy czy budowaliśmy, o nich mogą Państwo przeczytać. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Chcę powiedzieć o ataku mediów, przede wszystkim mediów publicznych, ale też pseudodziennikarzy, takich jak Kamil Dziubka, który zresztą z telewizji publicznej się wywodzi, a pracuje dzisiaj w Onecie. Jeżeli ktoś kłamie, tak jak powiedziałam, popełnia przestępstwo. Dlatego kiedy zabezpieczyliśmy dowody razem z prawnikami, wszystkie te wpisy, wszystkie te komentarze na Twitterze czy na Facebooku zamieszczone przez Jacka Łęckiego, ale też pozostałych dziennikarzy, one w tej chwili są niewidoczne, poznikały, dlatego że w momencie, kiedy ci dziennikarze, tak ich nazwijmy, dostali pozwy, dostali zawiadomienie o sprawie karnej przeciwko nim, pousuwali je w strachu. Bo ten, kto popełnia przestępstwo, kto kłamie, kto zamieszcza nieprawdę, to dyskredytuje w celu drugiego człowieka, w celu zniszczenia go, zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego dzisiaj chcę Państwu powiedzieć o działaniu mechanizmu manipulacji medialnej, który został wykorzystywany do tego, aby zdyskredytować mnie, ale także cały program i wszystkich ludzi, którzy ze mną współpracują. Opowiem najpierw o Jacku Łęckim, ponieważ on był osobą, która przede wszystkim została skierowana do ataku na mnie. Jacek Łęcki to były agent UOP-u, który do UOP-u zgłosił się sam. To człowiek, który pracował dla oligarchów rosyjskich, ukraińskich, który pomagał im przyjąć polskie stocznie, później zajmował się ich PR-em, który zresztą miał problemy ze składaniem sprawozdań finansowych.
Wiele można o nim przeczytać m.in. w książce Wojciecha Sumińskiego Oficer, który wspomina o tym, że Jacek Łęcki właściwie tylko dziennikarzem nigdy nie był. I tutaj powinnam zapytać, w jakiej roli Jacek Łęcki mnie zaatakował? W roli dziennikarza? Kto dał mu to zlecenie? Te pytania zostawiam Państwu otwarte, ale chcę powiedzieć przede wszystkim o tym haniebnym ataku. Dlatego, że dzisiaj widzą Państwo bardzo często, jak za pieniądze publiczne, pieniądze podatników, serwuje się nam oczernianie ludzi. Dlatego chcę powiedzieć o tym ataku, bo na ten atak mam szereg bardzo poważnych dowodów, dokumentów, oficjalnych pism, które poświadczają, że był to haniebny atak dyskredytujący moją osobę. Ale także pragnę pokazać, jak te rzeczy są ze sobą połączone, systemem naczyń połączonych, bo nagle ruszyła lawina manipulacji medialnej, która miała mnie zdyskredytować. A więc, wracając do programu Alarm. Nie tylko został on wyświetlony w ważne dla Polski dni, w Boże Ciało, kiedy większość ludzi jest w domach, po to, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło, ale także tuż przed meczem polskiej reprezentacji. W tym programie padły m.in. takie słowa, a warto najpierw przytoczyć jego tytuł, jak pogodynka z Krakowa została księżną. Sam ten tytuł dla kobiety, dla osoby, która od samego początku zajmuje się biznesem, która skończyła najlepszą uczelnię w Polsce, dwa kierunki, sam tytuł jest haniebny i upokarzający, ale rozumiem, że ma być prowokacją do tego, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło. Wracając do tego programu, padają w nim takie słowa, że być może mam kredyty albo długi, niespłacone pożyczki, tylko że można zobaczyć i sprawdzić moje oficjalne dokumenty BIK i BIK, które Państwu zresztą w trakcie tego wywiadu, tej rozmowy prezentujemy. Również na mojej konferencji prasowej, po tym haniebnym materiale w Telewizji Polskiej, pokazałam dokumenty BIK i BIK, które świadczą o tym, że nie tylko nigdy nie miałam żadnych długów, pożyczek ani kredytów, ale nawet nigdy o żaden kredyt czy pożyczkę się nie ubiegałam. Jak to jest możliwe, że dziennikarz, pseudodziennikarz, zdając sobie znakomicie sprawę z tego, że dokonuje kłamstwa na ogromną, szeroką skalę, że w telewizji publicznej za publiczne pieniądze osobę, która nie jest w żaden sposób związana z żadną partią polityczną, nie pracuje w administracji państwowej, nie utrzymuje się z żadnych publicznych pieniędzy, że zwykłą Polkę atakuje się w taki sposób, takim kłamstwem. Tylko, że proszę Państwa, proszę pamiętać, że dla tych ludzi pieniądze nie grają roli, bo oni nie z własnej kieszeni płacą za przyszłe kary, za przyszłe odszkodowania, za kłamstwa zamieszczone w media, płacą z pieniędzy podatnika, więc koszty nie grają roli. W programie TVP Alarm pada jeszcze więcej ciekawych słów. Dlatego warto wrócić do samego wywiadu, samej rozmowy. Otóż dziennikarz Telewizji Polskiej Piotr Sułek skontaktował się ze mną i powiedział mi, że chce dokonać wywiadu na temat programu Polska 3.0, na temat naszych działań, na temat moich działań, ponieważ byłam na okładce Forbesa, na wielu światowych forach i wydarzeniach. Jestem prezesem Fundacji Lotniczej, odpowiadałam za film Dywizjon 303 czy film Zrodzeni do szabli. Wydało mi się to zupełnie normalne i wywiad przebiegał normalnie do pewnego momentu. I o tym momencie pragnę powiedzieć. W wywiadzie dziennikarz Telewizji Polskiej Piotr Sułek zapytał mnie o pewien wpis Samuela Pereiry. I do tego pragnę wrócić. Otóż, proszę Państwa, redaktor TVP Info Samuel Pereira zamieścił wpis na Twitterze, w którym napisał, zamieszczając moje zdjęcie, że w związku z tym, iż wyciekły zdjęcia Jarosława Kaczyńskiego, który wychodzi z domu Julii Przyłębskiej z reklamówką w środku nocy, to ten wyciek nastąpił przez to, że w radzie nadzorczej firmy, która nadzorowała budynek, willę Julii Przyłębskiej, byłam ja. Proszę Państwa, nigdy nie byłam w radzie nadzorczej tej firmy, co można bardzo łatwo sprawdzić, zarówno w KRS-ie, jak i kontaktując się z tą firmą. Ale poza tym, że jest to jawne kłamstwo, kolejna manipulacja, która ma
odwrócić uwagę od sedna problemu, wykorzystując przy okazji moje zdjęcie, to jak to jest możliwe w państwie demokratycznym, w którym ponoć funkcjonuje trójpodział władzy, że prezes partii Jarosław Kaczyński w środku nocy wychodzi od prezes Trybunału Konstytucyjnego z reklamówką. To nie był problem. Najważniejsze było to, że w Radzie Nadzorczej ponoć jestem ja i odpowiadam za wyciek tego zdjęcia. Oczywiście, kiedy tylko zorientowali się, że sprawa posuwa się za daleko, że jest to kłamstwo jednak bardzo wysoce naciągane, bo KRS jest niezwykle łatwy do sprawdzenia dla każdej osoby, która posiada internet, natychmiast ta informacja zniknęła. Ale Piotr Sułek, spotykając się ze mną, żeby zrobić wywiad do programu Alarm, zaczął mnie atakować, broniąc swojego przełożonego, zaczął mnie wypytywać o wyjazd na Krym, do czego za chwilę wrócę, zaczął podważać moje kompetencje, moje wykształcenie, zaczął podważać moją wiedzę, pomimo że wiedza, o którą mnie pytał, wykładałam ją w sposób akademicki na temat klastrów, na temat programu Polska 3.0. Dziennikarz TVP Piotr Sułek zaczął się wyraźnie niecierpliwić. Zaczął się cały pocić, denerwować, zrobił się czerwony. Już wiedziałam, że ten wywiad zmierza w innym kierunku i te pytania, które zaproponowano mi przed nim, zupełnie nie są tymi, o które chodzi dziennikarzowi Telewizji Polskiej. Po chwili zaczął podważać moje kompetencje. Zadawał mi szereg pytań o klastry, o program Polska 3.0, o projekty, którymi się zajmowałam w przyszłości. A więc wykładałam mu wiedzę niemalże akademicką. Przytaczałam mu definicję organizacji klastrowej. Opowiadałam o Centralnym Okręgu Przemysłowym, o projektach programu Polska 3.0, ale to go zupełnie nie interesowało. Cel tego programu był zupełnie inny i wtedy zrozumiałam, że program ma z góry narzucony sznyt. Sama jego nazwa Alarm sugeruje, że program ma o czymś alarmować. Jest on stworzony po to i po to pracują w nim tacy ludzie, aby można było przez narzędzia manipulacji masowego przekazu, przez media masowe wydawać takie komunikaty i taki sposób manipulować ludzi, jaki jest potrzebny akurat w tym danym momencie dla tych, którzy go zlecają. Piotr Sułek, który przeprowadzał ze mną wywiad, był dwukrotnie dyscyplinarnie zwolniony. Natomiast Jacek Łęcki, który prowadził tenże program, jak Państwu wspomniałam, był agent UOP-u, chyba tylko dziennikarzem. Nigdy nie był. Wracając do tego wywiadu, w trakcie padały pytania, które miały na celu obnażyć mój brak kompetencji, ale widać było brak satysfakcji ze strony prowadzącego dziennikarza. W związku z tym zaczął wyrzucać przede mnie szereg przeróżnego rodzaju dokumentów, materiałów. No, wszystkie te wypowiedzi, których udzieliłam, nie ukazały się później w materiale docelowym, więc widać nie pasowały do koncepcji programu, ponieważ były rzetelne i udzielałam jasnych odpowiedzi. Jako że zapewne większość z Państwa z tym programem się zapoznała, to wiedzą Państwo, że do potwierdzenia tez, które się tam znajdują, o niespłaconych długach, kredytach, rzekomych wyrokach czy możliwych zobowiązaniach programu Polska 3.0 albo Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest sporo, ale nie ma żadnych dokumentów ani materiałów, niczego potwierdzającego ich prawdziwość. Bo nie może być. To są zwykłe paszkwile. Ale wracając do programu. Po chwili padło pytanie o Krym. To był punkt, który wyjątkowo interesował pana Sułka. Jako że powiedziałam mu i pokazałam dokument, który za chwilę także państwo zobaczą przed ekranem, dokument potwierdzający, że na Krymie byłam jako asystentka posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a więc byłam tam skierowana, oddelegowana, to ponadto, co jest również istotne, byłam także koordynatorem zespołu parlamentarnego, ale także współpracowałam z organizacjami humanitarnymi na Ukrainie, co jest bardzo, bardzo jawne, czytelne, można na ten temat wiele przeczytać, zobaczyć. Zainicjowałam Platformę Kobiet na Rzecz Pokoju wspólnie z liderkami z Ukrainy i Gruzji oraz Syrii. Współpracuję z organizacjami humanitarnymi na Ukrainie od wielu lat, jest szereg materiałów na ten temat, jest szereg informacji w internecie o wspólnych projektach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw promujących współpracę kobiet z Polski i Ukrainy czy przemysłu kosmicznego. Jeden z tych projektów był nawet nagrodzony,
Ale to było wszystko bez znaczenia. Chodziło o to, aby stworzyć taki materiał, który na zasadzie domysłów, różnych podejrzeń, nie popartych dokumentami ani świadkami, ma sprawić złudne wrażenie, że coś jest na rzeczy, że coś jest z programem Polska 3.0, czy ze mną nie tak, tylko po to, żeby zdyskredytować mnie w oczach opinii publicznej, ponieważ tak jak wspomniałam, w pewnym momencie nasza rola zaczęła znacznie rosnąć, byłam i jestem rozpoznawalna na arenie międzynarodowej, nasze działania są rozpoznawalne, to ewidentnie nie było po linii rządu i celowo podkreśliłam także Państwu, że nie jestem związana z żadną partią polityczną, ponieważ dostawałam propozycje polityczne z różnej strony. Nie przyjęłam ich, jak Państwo zresztą widzą, i jestem z tego bardzo zadowolona. Natomiast od razu pragnę to podkreślić, że niezależność kosztuje, ponieważ dla obecnej władzy nie bycie z nimi równa się bycie przeciwko nim. A nasz program Polska 3.0 próbowano nam zabrać, zawładnąć. I tu pragnę podkreślić ważny element, pewną retrospekcję, że nie tylko kiedy bywałam na wizytach w Sejmie Rzeczypospolitej, dowiedziałam się od przedstawicieli obecnej władzy, że pracują na dokumentach naszego programu, ale też ponadto byłam zapraszana niejednokrotnie na spotkania, na zespoły parlamentarne, gdzie proszono mnie o pomoc, o wiedzę ekspercką, ale także do kancelarii prezydenta RP na temat Trójmorza. Tak więc, jak Państwo widzą, tak to w tej chwili działa. Pragnę wrócić do samego programu, bo wpadły w nim jeszcze inne zarzuty, które myślę, że bardzo dużo mówią o samym wydźwięku i sensie tego programu, ale też o tym, jaka jest obecnie sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o osoby młode, ale także o kobiety. W tym programie padają informacje na temat mojego życia osobistego i małżeństwa. Otóż kiedy umawiałam się na wywiad, ale także kiedy go udzielałam, nie padło ani jedno pytanie na temat mojego życia osobistego czy mojego małżeństwa. To był temat zupełnie nieporuszany. Pragnę podkreślić, że również dziennikarze Onetu czy innych mediów, do których za chwilę również przejdę, także nie zadawali mi tego pytania. Tak więc absolutnie nie spodziewałam się, że jakikolwiek wątek mojego życia osobistego jako osoby niepełniącej żadnej funkcji publicznej będzie poruszany w publicznej telewizji za Państwa podatników pieniądze. Ale plan był inny. W programie pojawiła się informacja na temat rozpadu mojego małżeństwa, rzekomej mojej winy, sugestii, że mąż odcina się ode mnie i od moich projektów. Proszę Państwa, nigdy nie odnosiłabym się do mojego życia osobistego i zamierzałam zawsze je trzymać w pełnej prywatności. Jednak w związku z takim działaniem telewizji publicznej, niegodnym absolutnie, niehonorowym, bez etyki słowa, bez honoru i jakiejkolwiek rzetelności dziennikarskiej, jestem do tego zmuszona. Pragnę więc podkreślić, że zarówno mój mąż, jak i jego rodzina, Egon Sapieha i jego rodzina, rodzina Sapiechów, zataili informacje przede mną, ale także przed resztą świata na temat karalności Egona Sapiechy. Egon Sapieha był osobą ściganą ponad 16 listami gończymi za napady z bronią w ręku, za kradzieże. Był nazywany złodziejem stulecia. Jest osobą, która była skazana, przebywał w więzieniu. Te informacje przede mną zataił, kiedy z tymi informacjami się zapoznałam. Zakończyłam małżeństwo, odcięłam się od niego i pragnę podkreślić, że przebywał w Polsce, przebywał w Londynie, później został ściągnięty do Ameryki Południowej, wykorzystał czas w Polsce do zautoryzowania się i podbudowania swojej pozycji, której w Polsce nie posiadał jako osoba mieszkająca w Polsce zaledwie od paru lat i uciekająca przed swoją przyszłością. Wykorzystał ten czas i moje działania, mój program do zautoryzowania się w Polsce. Ale media podały przede wszystkim Telewizja Polska i przede wszystkim Kamil Dziubka i Marcin Wyrwał z Onetu, bo tutaj przebiega pewna zgodność wersji alarmu i wersji ich paszkwila, bo artykułem tego nie mogę nazwać. Przebiega pewna zgodność na temat tego, jak chciano przekazać tę historię. To miał być dodatkowy element, który wpłynie na Państwa postrzeganie mnie jako osoby niegodnej zaufania. Nikt nie zapytał mnie o moje życie prywatne ani małżeństwo, ale za to w programie, jak również w artykule
paszkwilu Kamila Dziubki i Marcina Wyrwa, jak i w programie Alarmu. Mogą Państwo przeczytać oświadczenie prawniczki Egona Sapiehy, przeczytać historię na temat tej krystalicznej relacji z jego strony względem mnie, ale nikt nie przeczyta z Państwa jakiejkolwiek relacji z mojej strony czy mojego komentarza, ponieważ nikt go o niego zwyczajnie nie poprosił. Myślę, że każdy z Państwa w sercu, w swojej empatii jest w stanie wyobrazić sobie, jakie niehonorowe, jakie niegodne jest takie zachowanie dziennikarzy, którzy celowo chcą zdyskredytować kobietę, celowo chcą wykorzystać takie smutne wątki z jej życia osobistego, aby uczynić krystalicznym osobę skazaną, osobę, która dokonywała napadów z bronią w ręku, a jednocześnie poniżyć kobietę, która tej sytuacji nic nie jest winna. Ale ponadto działo się znacznie więcej, ponieważ w programie Państwo mogą usłyszeć, bo nie zobaczyć, usłyszeć relacje jakichś rzekomych świadków. Podobnie jest u Kamila Dziubki i Marcina Wyrwała. Celowo wykonuję tę analogię, bo te programy, program Alarm i artykuł One tu mają ze sobą dużo wspólnego. Otóż Piotr Sułek poświęcił tak dużo czasu, że w sobotnie popołudnie przejechał ponad 300 km z Warszawy pod dom moich rodziców, prywatnych osób, także osób nigdy nie piastujących żadnych funkcji publicznych, nie utrzymujących się z żadnych publicznych pieniędzy, wyczekiwał pod ich domem przez wiele, wiele godzin z całą ekipą telewizyjną, z całym arsenałem telewizji polskiej. Jako że nie mogli wykonać wywiadu z moimi rodzicami, poszli do wszystkich sąsiadów, wypytywali o moje małżeństwo, życie osobiste, o moich rodziców, o to, jakimi są ludźmi, o to, czy przyjeżdżam z moim mężem, czy byli na moim weselu i tym podobne rzeczy. Następnie także bardzo długo, mam również dowody i zdjęcia, długo stali przed domem moich rodziców, co widzieli także sąsiedzi i potwierdzają, i wskazywali dla obcych ludzi, dla przechodniów dom moich rodziców, pytając również o analogiczne rzeczy. Jako że nikt chyba nie udzielił im satysfakcjonującej, wystarczającej odpowiedzi, która by mnie w jakikolwiek sposób dyskredytowała, nikt z tych ludzi nie pojawił się w programie Alarm. Za to pojawiły się inne osoby, trzy, o których chcę Państwu powiedzieć, przywoływane także przez Kamila Dziubkę i Marcina Wyrwała. Pierwsza osoba, Rafał Witkowski. Rafał Witkowski to jest człowiek, który chciał wyłudzić parę milionów złotych od kobiety, której mąż zabrał trójkę dzieci, wywiózł trójkę dzieci. Powoływał się przy tym na wpływy w służbach oraz uprotegowanych polityków PiS-u. To pierwsza osoba. Druga osoba, Iwona Gaweł, osoba wielokrotnie skazana za fałszerstwa, za fałszowanie dokumentów finansowych, za wyłudzanie dotacji unijnych i dotacji krajowych. To jest kolejna osoba, ona występuje w materiale pod pseudonimem jako osoba, która boi się pokazać swoją tożsamość u Kamila Dziubki. I trzecia osoba to osoba, mężczyzna, który pod wpływem używek potrącił idącą prawidłowo poboczym kobietę i ją zabił. Czy to są świadkowie godni telewizji polskiej, czy poważnych, rzetelnych dziennikarzy? Niech sobie Państwo sami odpowiedzą na to pytanie. Jeśli chodzi o koszt społeczny takich materiałów, cóż, myślę, że ja bym była w stanie spokojnie przeżyć, mając świadomość niegodziwości obecnych mediów publicznych, ale szkoda mi mojej rodziny przede wszystkim. Dlatego, że tego dnia, kiedy dziennikarze godzinami wyczekiwali pod domem moich Bogu ducha winnych rodziców, moja mama z całego stresu, zdenerwowania trafiła na szpital z ogromnym ciśnieniem. Później miała duże problemy zdrowotne, co zresztą jest poparte dokumentami i dowodami. A mój dziadek miał zawał serca. Powiedziałam Państwu o wyjeździe na Krym. Na Krymie byłam jako asystentka posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ale także koordynator zespołu parlamentarnego. Tuż przed moim wyjazdem na Krym widziałam się z wdowami i dziećmi po żołnierzach poległych w wojnie w Ukrainie. Jak wspomniałam Państwu, współpracuję z organizacjami pozarządowymi na rzecz pokoju z kobietami liderkami z Ukrainy.
Więc manipulacja, jakobym na Krymie legitymizowała te działania, jest obrzydliwa. W trakcie konferencji miałam bardzo krótką wypowiedź jako przedstawicielka posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i organizacji pozarządowych. Nigdy przecież nie pełniłam funkcji publicznej, nie pracowałam w administracji publicznej. Zarzut ten więc jest po prostu bezpodstawny. Ale moje nagranie, moje wystąpienie znajduje się na YouTube. Każdy może je sprawdzić i usłyszeć, co powiedziałam. O tym, że sankcje nie funkcjonują. Że bardzo dużo hipokryzji jest w podejściu wielu krajów, które rzekomo nie zgadzają się z taką haniebną polityką wobec Ukrainy. Przecież tam giną ludzie, giną dzieci, ofiary min, szkoły są niszczone, szpitale. Ale z drugiej strony te same państwa nie mają problemu, żeby ściśle współpracować, budować stosunki gospodarcze i handel międzynarodowy. Dlaczego nikt nie mówi o strasznej rzeczy, jaką polscy politycy zrobili Ukrainie? Można powiedzieć, że polscy politycy, niektórzy legitymizowali okupację Krymu. Dlatego, że Andrzej Romanek z Solidarnej Polski, Adam Kępiński z SLD, Mateusz Piskorski, ci politycy brali udział w referendum. Mateusz Piskorski organizował ponad 300 polityków tam. To jest coś, o czym powinniśmy mówić. To są politycy, którzy reprezentowali polski rząd, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Warto zadać sobie pytanie, komu zależy na tym, aby nie pokazywać tak istotnych informacji, tak istotnych faktów, a koncentrować się na zasłonie dymnej, atakować ludzi, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi, którzy realizują działania humanitarne. Myślę, że wszyscy wiemy, dlaczego tak jest, ale państwa wiedza, państwa świadomość, że tak to funkcjonuje, jest kluczowa i istotna, żebyśmy to zmienili. I warto zadać sobie pytanie, dlaczego media publiczne, których misją jest promowanie Polski, polskiej kultury, wspieranie Polaków na świecie, zajmuje się niszczeniem ludzi. To ludzi, którzy wspierają dobre działania. Wracając do samego tytułu materiału, jak Pogodynka z Krakowa została księżną. Sam tytuł jest żenujący, myślę, że dla Państwa w odbiorze również. Ale pragnę do tego wrócić, ponieważ pracowałam w Telewizji Polskiej jeszcze w czasie studiów, jako najmłodsza dziennikarka pracująca na wizji. Studiowałam wtedy jednocześnie dwa kierunki dzienne na Uniwersytecie Jagiellońskim, ekonomię stosowaną, zarządzanie. Dodatkowo jeszcze robiłam staże w galeriach sztuki, dodatkowo pracowałam w rodzinnej firmie. Naprawdę byłam bardzo zajętą młodą osobą, ale to jest celowe, dlaczego dziś, z perspektywy tylu lat, przytaczany jest taki tytuł, przytaczana jest taka informacja od Pogodynki. Na przestrzeni tych wszystkich lat rozwijałam się biznesowo. Ponad 7 lat pracowałam bardzo intensywnie, budując program Polska 3.0, organizację klastrową, budując moje projekty, w których uczestniczyłam, budując fundacje, wspierając firmy i wiele różnych projektów charytatywnych. Dlaczego jest przytaczony wątek Pogodynki? Skoro nigdy nie utrzymywałam się z pieniędzy publicznych, skoro naturalnym jest, że przez te wszystkie lata rozwijałam się, zresztą skończyłam później kurs dla dziennikarzy doświadczonych w pracy na wizji, kończąc właśnie specjalizację dziennikarstwo informacyjne. To wszystko jest absolutnie bez znaczenia. Chodziło o to, żeby zaakcentować ten wątek bardzo, bardzo wczesnej, jeszcze studenckiej mojej kariery. Ale w tym wypadku pragnę Państwa zapytać, dlaczego nie wspomniano o bardzo wyjątkowej karierze w Polsce od Pogodynka do rzecznika prasowego rządu Rzeczypospolitej Polskiej? Otóż razem ze mną na wizji pracował Rafał Bochenek w oddziale krakowskim Telewizji Polskiej. Rafał Bochenek w ciągu 2 lat od tego momentu, kiedy razem pracowaliśmy na wizji, został rzecznikiem rządu, a następnie rzecznikiem pani premier Beaty Szydło. Dlaczego nikt nie wspomina o tej zawrotnej karierze, przecież rządowej, przecież zupełnie innej? Bo to bez znaczenia. W Polsce chodzi o to, aby kobietę zawsze włożyć w pewne ramy, aby osobę, którą się prezentuje na wizji w celu jej dyskredytacji, włożyć w pewne ramy i skróty myślowe. Otóż od Pogodynki do księżnej.
Taki jest sposób myślenia Jacka Łęskiego, agenta Jacka, który zresztą na wizji wspomniał, że do wyższych sfer mi daleko. Nie wiem, jak można być tak żenująco podłym, żeby w ogóle o drugim człowieku w taki sposób powiedzieć, ale na pewno nie będę debatować na ten temat z byłym agentem Urzędu Ochrony Państwa. Cóż, pozostawiam Państwu bez komentarza. Jeśli media publiczne dziś działają w taki sposób, to może warto sobie zadać pytanie, czemu, komu to ma służyć? Czy w ogóle jesteśmy w stanie budować demokratyczne, wolne społeczeństwo, jeżeli tak funkcjonują media publiczne jako aparat niszczenia ludzi? Bardzo Państwu dziękuję.